Mojka. Witam Cię w podcaście Finish Cafe, w którym dzielę się z Tobą swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z Finlandii. Opowiadam o tym, jak się żyje w kraju Tysiąca Jezior, czasem sama, a czasem zapraszam do rozmowy ciekawych gości. Dzisiejszy odcinek to pierwszy odcinek w 2024 roku i opowiem o bieżących wydarzeniach w Finlandii. Czyli o wyborach prezydenckich, o strajkach, a także opowiem też o Finlandii w statystykach. Zanim przejdę jednak do tematu, to jak zawsze serdeczne dzięki za Wasze komentarze. Ostatni podcast cieszy się nadal dość sporym powodzeniem. Dziękuję Michałowi jeszcze raz za rozmowę. Ogromne podziękowania też dla moich patronów. Czuję się tym samym wyróżniona. No, że są osoby, które chcą wspierać mnie finansowo, a ja w zamian mogę Wam coś przesłać czasem prosto z Finlandii. Dzisiaj właśnie poleciała karteczka do jednej z moich patronek. Ściskam Was mocno, jeszcze raz dziękuję. Oczywiście każdemu subskrybentowi również. Fajnie, że doceniacie także takie kobitki jak ja, co chcą coś o Finlandii poopowiadać. No dobrze, dość już tej wstępnej litanii, bo. Inaczej zaczniecie mnie zaraz przewijać. Tematy numer jeden są dwa. Po pierwsze, primo wybory prezydenckie, w trakcie których jesteśmy tu w Finlandii. Prezydent nie wyłonił się w pierwszej turze, która odbyła się 29 stycznia, co zresztą było przewidywane, czyli nie uzyskał powyżej 50% poparcia. Druga tura odbędzie się 11 lutego. Faworytem wydaje się być Aleksander Stubb. On zdobył nieco wyższe poparcie od swojego kontrkandydata Pekki Havisto. No i według statystyk z poprzednich wyborów, które miały miejsce w Finlandii w dwóch turach, to właśnie ten kandydat, który w pierwszej turze uzyskał najwięcej głosów, zostawał później prezydentem. Zobaczymy, czy, czy sytuacja się powtórzy, czy jednak będzie precedens. Aleksander Stubb to 55-letni polityk urodzony w dwujęzycznej fińsko-szwedzkiej rodzinie w Helsinkach. No, ma on spore doświadczenie zarówno w polityce fińskiej, jak i też międzynarodowej. W Finlandii w latach 2014-2015 sprawował urząd premiera, ale także był i ministrem handlu zag zagranicznego czy Finansów, także w, na, na arenie Unii Europejskiej, też jest to polityk doświadczony. Jest on kandydatem partii obecnie rządzącej, czyli Koalicji Narodowej, po fińsku Kansallinen Kokomus, partii o poglądach liberalno-konserwatywnych. Stup to także sportowiec, regularnie uczestniczy w maratonach i triatlonach. Pamiętam, sama też yy, śledziłam jego dokonania, bo całkiem sobie nieźle radzi. Co więcej, z takich ciekawostek myślę, mogę powiedzieć, że językami ojczystymi stóba są fiński i szwedzki. Wspomniałam, że urodził się w dwujęzycznej rodzinie. Ponadto Stub też sobie nieźle radzi w językach takich jak angielski, francuski, niemiecki czy włoski. Posiada podwójne obywatelstwo fińskie i brytyjskie. Od 1998 roku. Jest żonaty z angielską prawniczką, Susan Ines, z którą ma dwójkę dzieci. No więc tak sobie myślę, że staż małżeński mamy, za, mamy ten sam, choć no, ja jestem jednak sporo młodsza. Drugi kandydat Pekka Hawisto, to to także doświadczony polityk, był m.in. ministrem spraw zagranicznych do 2023 roku, a jego walka o fotel prezydencki. To już trzecie podejście. Wcześniej przegrał dwukrotnie, raz w 2012 roku i potem w 2018 roku z obecnym prezydentem Sauli Ninisto. Także już ma doświadczenie niestety w przekrywaniu. A przypomnę jeszcze, że kadencja prezydenta Finlandii jest sześcioletnia i może ona wynosić maksymalnie dwie kadencje, znaczy dwie, może trwać dwie kadencje. Także mimo, że, że w sumie uwielbiamy Sauliego i sprawdził się on jako prezydent, no to trzeba jednak się z nim już pożegnać. No oczywiście różne kontrowersje też towarzyszyły prezydenturze Sauliego Ninisto. Tak zupełnie na boku wspomnę, że, że Saul ma 75, ra, 75 lat, żonę o 30 lat, młodszą i pięcioletniego synka. Ale powiedzmy, no nie wzbudzało to jakiegoś szczególnego poruszenia w społeczeństwie. Para prezydencka według mnie bardzo sprawna, że tak powiem. Natomiast ewentualne większe poruszenie wzbudza z kolei orientacja seksualna obecnego kandydata, czyli Pekki Hawi, to o którym już zaczęłam Wam mówić. Też w różnych sondażach wspomina się, że, że właśnie o jego przegranej może w jakimś stopniu zdecydować tej samej płci partner Antonio Flores. Faktycznie byłby to precedens w historii Finlandii, jeśli by wygrał prezydent gay. No ale zobac zobaczymy czy Finlandia i, i świat w ogóle jest na to gotowy. Javier to należy do partii Zielonych, pracował też intensywnie dla ONZ między innymi jako specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Sudanie. Jest zwolennikiem integracji europejskiej, praw człowieka, równości małżeństw. Chawis to mieszka w Helsinkach. Wyczytałam, że w domu, który ponoć kiedyś był własnością ambasady Stanów Zjednoczonych. No i z takich ciekawostek też znalazłam, że pracuje, czy może pracował zanim zajął się intensywną kampanią prezydencką, jako. DJ pod nazwą DJ Peksi. Jak sobie wpiszecie na YouTube, to na pewno coś ciekawego znajdziecie. To teraz drugi temat, czyli tak zwane drugie primo, bo oczywiście temat równie ważny, a może nawet i ważniejszy, czyli strajki w Finlandii. Ano jest ich w ostatnim czasie po zmianie rządu nieco więcej. Nowe przepisy, które wprowadza rząd Petteri Orpo Zresztą, notabene, to ta sama partia, z której startuje Aleksander Stub, no nie cieszą się zadowoleniem społecznym. Nie wiem, czy wiecie, ale w Finlandii wszystkie grupy zawodowe mają silną reprezentację w związkach zawodowych. I te związki zawodowe aktywnie działają na rzecz tak zwanej ochrony pracownika. Oni monitorują zarobki, umowy, urlopy, no tak, żeby te wszystkie kwestie odbywały się zgodnie z prawem większość pracowników po podpisaniu umowy o pracę zapisuje się także do związków. One między innymi również pomagają ewentualnie w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą i tak dalej, i tak dalej. To temat związków zawodowych może zostawię na oddzielny podcast, bo to dosyć duży temat. No i to właśnie związki zawodowe Wprowadzają strajki, które miały ostatnio na przykład miejsce z początkiem lutego. I są to strajki, ale są to też demonstracje. W tych demonstracjach wzięło udział około 300 tysięcy osób. No a w, w samych strajkach uczestniczą e, e, pracownicy e, przedszkoli, sklepów, przemysłu czy sektora transportu. E, Czyli, jakby to jest dosyć mocna reprezentacja wśród takich większych związków zawodowych. W wielu miastach faktycznie były utrudnienia w komunikacji miejskiej z powodu niekursu, niekursujących autobusów czy pociągów. Także na lotnisku w Helsinkach odwołano wiele lotów. No i, i pewnie część sklepów była zamknięta. Nie było to jakoś. Yy, nie zdezorganizowało to jakoś bardzo życia w Finlandii, przynajmniej w tej części poza regionem stołecznym. Ja tego nie zauważyłam. No, a nowy rząd fiński już i tak zaczął wprowadzać wiele zmian, a te kolejne zmiany budzą kolejne emocje. I nie dziwię się, że, że związki decydują się strajkować, gdyż są to dosyć drastyczne zmiany z punktu widzenia pracownika i organizacji w ogóle pracy, pracownik, pracodawca i związki zawodowe. No tak też się zastanawiam, czy gdybyśmy przed wyborami wiedzieli, co się stanie, to czy ten wynik nie byłby wtedy jednak inny. No ale. Wiecie, jak widać, tak jest nie tylko w Polsce, obiecanki, cacanki, a potem po wyborach jest jak jest. No a jeśli chodzi o te zmiany, które już są lub niebawem nas dotkną, o których wspomniałam, no to ja sobie wy, wypisałam kilka takich istotniejszych, może. Są to m.in. kwestie zasiłku dla bezrobotnych i tak na przykład jest coś takiego jak omawastu. Które zostaje przedłużone z 5 do 7 dni. I to oznacza, że po zostaniu bezrobotnym, w wyniku rozwiązania umowy lub ustania stosunku pracy, świadczenie nie będzie wypłacane za pierwsze 7 dni, a nie 5, jak do tej pory było. Również zmiana dotyczy wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Czyli jeśli nie wykorzystasz urlopu wypoczynkowego w trakcie stosunku pracy, to prawo do zasiłku zostanie przesunięte o tyle dni, ile masz niewykorzystanego urlopu. Oczywiście za niewykorzystany urlop należy ci się wynagrodzenie, ale bezrobocie nie przyjdzie tak od razu jak dotychczas. Trzeba będzie dłużej poczekać. Odcięto także dodatek na dziecko z zasiłku na bezrobocie. W poprzednim roku jeszcze wynosił on około 7 euro na jedno dziecko i to było naliczane do stawki dziennej w zasiłku na bezrobocie. Ale dodam też, że, że to nie jest ten zasiłek, który jest na dziecko, to jest inna kwestia. To jest tylko dodatek do zasiłku na bezrobocie to jest obliczane, jest dana stawka dzienna, która, jest podniesio która była podniesiona o te 7 euro w przypadku, jeżeli miał, masz dziecko. Kolejna zmiana to także. To, że nie można tak, tak zwanie dorobić sobie do bezrobocia. Czyli, tak jak do tej pory, jeśli ktoś pobierał zasiłek, to mógł do kwoty 300 euro w miesiącu sobie gdzieś dorobić i nic w jego jakby kwocie zasiłku się nie zmieniało. Natomiast teraz to zostanie zniesione i każdy dodatkowy grosz zarobiony będzie wpływał na wysokość świadczenia. Również zmianie ulegnie samo świadczenie, które będzie się stopniowo obniżało, czyli im dłużej jesteś bezrobotny, tym niższe świadczenie. Duża zmiana jest też taka, że od września tego roku trzeba będzie przepracować 12 miesięcy, a nie 6 jak do tej pory, aby pobierać bezrobocie z kasy związkowej. Czyli jeśli ktoś się zapisał do, zaczął pracę, zapisał się do związków zawodowych, to będzie musiał w nich przepracować, znaczy będzie musiał na stanowisku danym przepracować 12 miesięcy, żeby później móc otrzymać zasiłek dla, w, razie, w razie potrzeby, zasiłek na, dla bezrobotnych, tak zwany wyższy, bo zasiłek dla bezrobotnych w Finlandii wypłaca albo właśnie kasa związkowa, jeśli do niej należysz. Wtedy ten zasiłek obliczany jest na podstawie Twoich dochodów. Lub jeżeli nie należysz do kasy związkowej, to ten zasiłek jest znacznie niższy on wtedy pochodzi z Keli, czyli takiego fińskiego ZUS-u. No i ten okres 12 miesięcy, o którym wspomniałam. No tyle trzeba będzie być jakby w, w tej kasie związkowej, żeby taki zasiłek tak zwany wyższy otrzymać, ale warto też zaznaczyć, że to nie musi być 12 miesięcy pod rząd, to może być w jakichś krótszych, na krótszych umowach z, jakby z przynależnością do związków, ale ten okres, tych 12 miesięcy musi się zmieścić w przeciągu 28 miesięcy. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś strasznie skomplikowane, ale ci, którzy się znają, których to dotyczy, to będą wiedzieć. Być może ci, którzy nie znają realiów, nie wiedzą, jak to jest, pewnie będą się burzyć, że ach i och, jak to, jak to w tej Finlandii i tak jest dobrze, a, a jeszcze się jeszcze strajkują, że takie. takie takie sobie tam te zmiany wprowadzają. No ale to są takie przyk przykładowe zmiany tak naprawdę. Generalnie te strajki są przeciw tym, yy, jednak z punktu widzenia yy, finów sporym cięciom w, yy, w ubezpieczeniach społecznych, finowie doszli do głosu i, i, i chcą wyrazić ten sprzeciw. I tego dotyczą te strajki. Zobaczymy, jak to dalej się będzie układało i, i co, co zostanie osiągnięte. Na pewno dam Wam znać za jakiś czas, jak sytuacja się miewa. Jeszcze ostatni temat, ponieważ co roku do wielu domów fińskich trafia taka fajna mała książeczka pod tytułem Słomi Lukuina, czyli Finlandia w numerach. Ona zawiera wiele danych statystycznych dotyczących życia w Finlandii. I tak pomyślałam, że troszkę się z tym podzielę z Wami, bo to w sumie całkiem ciekawy obraz społeczeństwa fińskiego. Te dane dotyczą roku 2022 i tak stan Finlandii na grudzień 2022 przedstawia się następująco: populacja 5 563 970 ludzi. Zaobserwowano niestety więcej zgonów niż narodzin, więc jesteśmy w tak zwanej demograficznej klapie. Gęstość zaludnienia w Finlandii 18,3 fino człowieka na metr kwadratowy. No to możecie sobie z Polską porównać. Sprawdziłam też, że Polaków mieszkających w Finlandii jest 5063, ale z tego co mi wiadomo, to tacy Polscy obywatele, którzy mają również fińskie obywatelstwo, nie są ujęci w tych obliczeniach. Czyli Polaków generalnie jest więcej, bo są tacy, którzy mają obywatelstwo podwójne. Z kolei innych narodowości jest najwięcej według kolejności. Będzie to tak: Estonia mniej więcej 50 tysięcy, Rosja 33 tysiące, Irak 15, Chiny 12 tysięcy, Indie 10 tysięcy. I później poniżej 10 tysięcy jest Ukraina, Afganistan, Filipiny, Tajlandia, Szwecja, Syria, Wietnam, Turcja, Somalia. Łącznie obcokrajowców w Finlandii jest nieco ponad 323 tysiące. Tak sobie to z tej książeczki wypisałam. Znalazłam tam też ceny paliwa w grudniu 2022. Też ciekawa historia, bo ceny niewiele różniły się od cen z grudnia zeszłego roku. W 2022 roku, jak i w 2023 roku cena za ropę 1,98 euro a benzyna 1,87 euro mniej więcej, tak z tego co pamiętam, zeszły grudzień też wyglądał. Nadal mamy dużo saun w Finlandii, szacunkowo 2,4 miliona, niezła liczba na te 5,5 miliona mieszkańców. W Finlandii jest także 723 biblioteki. I 124 auta biblioteczne. Ciekawi mnie zresztą, czy w Polsce są też praktykowane takie auta biblioteczne, bo szczerze przyznam, że mieszkając w Krakowie nie spotkałam się, ale no, jeśli wiecie, to, to, to dajcie znać, chętnie się dowiem. Bo no, oczywiście nie mam na myśli Krakowa, ale ogólnie w Polsce, czy takie auta biblioteczne, które, w których jest biblioteka, są książki i ono sobie jeździ w różne odleglejsze miejsca. i Mieszkaniec może sobie wypożyczyć książkę bez konieczności dojeżdżania do biblioteki. W tej książeczce ze statystykami znalazłam też dane o największych importerach do Finlandii, wśród nich i Polska na 3% poziomie. Największy import jest z Niemiec. No nic dziwnego w końcu Lidl i te wszystkie bałtyckie sklepy, które oferują bałtyckie produkty, m.in. polskie, a ściągają je z, zwykle z Niemiec, ale ta informacja o pochodzeniu tych bałtyckich produktów to już nie z tej książeczki, a od właściciela jednego z takich sklepów. No duży import jest także od sąsiadów ze Szwecji, na trzecim miejscu są Chiny. Natomiast jeśli chodzi o eksport, to Finlandia najwięcej eksportuje też do Niemiec, a potem do Szwecji, Stany Zjednoczone, Holandia, Chiny, Wielka Brytania, Belgia, Belgia Francja i Polska. Pod koniec tabelki również z, z 3% eksportem, czyli import eksport Polska Finlandia na poziomie 3% się utrzymuje. Można też w tej książeczce wyczytać, że dług narodowy na jednego mieszkańca wynosił na koniec 2020 roku nieco ponad 25 tysięcy euro, inflacja na poziomie 6,8 i bezrobocie 6,8. Chociaż czekajcie, wydaje mi się, że coś, że coś pomieszałam, już mówię inflacja, inflacja 7,1 przepraszam i. Bezrobocie 6,8%. Są tutaj też podane dane z różnych innych krajów, m.in. jest Polska. Polska ma dane o inflacji 14,3% i o bezrobociu 2,6%. No i ostatnie, co Wam chciałam jeszcze podrzucić, to na, to, 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 że ym, najwyższą temperaturę zanotowaną w 2022 roku to było w PORI plus 20... Yy, Wróć, plus 32,9 stopnie Celsjusza, a najzimniejszą, najniższą temperaturę w mieście Enontekio minus 35,7 stopnia. No i to trzeba przyznać, że te ostatnie lata przy takich temperaturach potrafiły skłonić do inwestycji, do inwestycji w klimatyzację, także tutaj w Finlandii. Na tych duż, różnych danych. Jest dużo więcej takich szczegółowych, ale na cele podcastu wybrałam tylko te niektóre. Myślę, że na tym dzisiaj skończę. Mam też mocne postanowienie wracać do Was częściej z krótszym materiałem, takim bieżącym też. Trzymajcie kciuki zatem i dajcie znać, zostawiając lajka, subskrypcję itd., itd. Dzięki za wysłuchanie. Moi moi!